Dobra, słuchajcie. Proszę. Wychodzimy w damskim gronie. Dzisiaj chłopaki mają święto i urodziny, i imieniny. Idziemy zatem ogarnąć parę rzeczy na miejsce. Kto ma imieniny? Władek Gawroński. Tak jest. Zbieramy się na miasto. W planie mam kupić na wszelki wypadek kawałek kiełbaski, która może nam się przydać na jakieś wieczorne grillowanie. Obiecałam lody. Dajcie, siadajcie. I co jeszcze chciałam? Muszę do rodziców zajechać na chwilkę. Pieczywo musimy kupić. Nie wiem, co tam jeszcze. Coś wyjdzie pewnie w praniu. Także jedziemy na miasto, ogarniamy swoje sprawy. Ty masz pomalowane rzęsy? Tak. Dlaczego? Bo Klara się pomalowała jeszcze. Ale rzęs nie malowała, zdaje mi się. Normalnie się pomalowała, nie rzęs. No powiedzmy, że zaakceptuję to nie jeden raz, bo już siedzisz w samochodzie, ale rzęs nie chcę widzieć pomalowanych, jak wychodzisz na miasto. Dobrze. Przypominam ci, że masz 10 lat. A ja mam 5. Tym bardziej. No, to tak jak widzicie. Zbieramy się, klima zanim się włączy, to chyba chwilę minie. Włączymy sobie zatem music i jedziemy. A jak wrócę, to muszę sobie włosy jeszcze poparkować, bo już mi się nie podobają moje aktualne. Odrost na maksa. Dobra, na razie. Słuchajcie, zrobiłyśmy pierwszą część zakupów, czyli pieczywo, jakaś tam kiełbaska, żeby było na wszelki wypadek na wieczór, no nie? Dziewczyny sobie jagodzianki kupiły, dla Watka nawet nie brałam, bo on tego nie ruszy. I teraz jedziemy do dziadków na chwilę odwiedzić ich, tak? A potem pojedziemy po te ostatnie zakupy, bo tam właśnie, gdzie jedziemy na końcu, czyli do Biedrony, wejdziemy na końcu, dlatego że kupujemy lody, nie? Żeby nam się nie rozpuściły, to zrobimy to później. Tutaj Matylda dzisiaj zapodała nową piosenkę, znaczy nową w samochodzie, bo jeszcze jej w samochodzie nie słuchaliśmy. Bryska jest katowana. Bryska mi się niezmiennie kojarzy z Portugalią, te buziaczki dla Państwa haczków. Tamtej Bryski słuchaliśmy trochę, szczególnie jedną piosenkę i tak mi się tak bezpośrednio z tą Portugalią kojarzy i od razu widzę te takie, wiecie, piękne morze, żółte kolory, niebiesko-żółty klimat, jak słyszę tę Bryskę. No więc Bryska generalnie dobrze mi się kojarzy, bardzo dobrze. Masz haczków na drzewie? Jadę, słuchajcie, bo szkoda czasu. Nie, dziękuję, zjedzone. Dziadek was poczęstował? Chowam ci. Ona mogła mi się szybko rozpuścić. Dobra, chodźcie, lecimy, dzieciaki i dziewczyny w sumie. Bo mamy jeszcze sporo do zrobienia. A czas płynie. Nieubłaganie. Teraz wejdziemy do tego samochodu jak do parnika normalnie. Idziemy na patelnię! Jezu, dzisiaj to jest normalnie żar z nieba. Jest nie wiem ile stopni, wszystkie chyba. Ale jest jeszcze dodatkowo w ogóle zero wiatru. Dobra, ostatni punkt programu przed nami, czyli Biedra. Ale jak kiełbasą pachnie, czujecie? No, kiełbasa. Dobra, to lecimy. Zanim do Biedronki, to Klara ma zaległości, tak? W Dilzie? Tak czy nie? Tak. Tak, Matylda sobie wczoraj zrobiła zakupy. Wczoraj nie robiłam. A nie, to przedwczoraj. To takie niemałe zakupy, żeś zrobiła, nie? Spineczki, błyszczyki, paletki, co jeszcze? Kupę kasy wydałaś, nie? Tak. Co, fajnie tak? Roztrwonić kasę? Nie. Pewnie, że nie. No dobrze, to tutaj zalecam rozsądek, Klara, dobrze? Kolejną to z jajeczkami. Dobrze. Jeszcze a tutaj sobie kupiliśmy dzisiaj. O, to co pytaliście niedawno. Truskawki w czekoladzie, wiśnie i orzeszki. Przestań piszczeć, Boże. Kupiła sobie paletkę i jest radość. A to wszystko w Dilzie, bo pytaliście też kilka razy w komentarzach. I mogę powiedzieć jedynie, że to jest przepyszne po prostu. Przepyszne. Ja mam kawałki. Tak, Matylda ma wiśnie, a Władek orzeszki. Wiśnie akurat jeszcze nie wiem. Chodźcie, wrzucimy to do auta, idziemy do Biedry. Truskawki kiedyś były. Orzechy też, ale wiśnie jeszcze nie widziałam wcześniej, dlatego teraz chęcią wzięliśmy. Jesteśmy w domu, trzeba teraz zakupy rozpakować i wziąć się za obiad. Także idziemy szukać jeszcze chłopaków. Lody zaraz wyjmiemy. A poczekaj, zobaczmy, czy mamy w ogóle jakąś świeczkę, tak wiecie. To jeszcze świeczki nie ma. Nie ma, a ja zrobię torcik. Ani świeczki, no dobra, świeczkę to jakąś mamy. A gdzieś jeszcze powinna być taka fontanna, ta, wiecie. Ta fontanna. No gdzieś
się fontanna nazywa, ten taki... Tak, wiem. A zobacz, czy nie ma u góry w tym, w łazience, w tym takim pojemniku, co kosmetyki trzymam, obok perfum. No dobra.